Zaczynamy SK Info. SK Info. A dzisiaj La La Land w Poznaniu. Miejsca pod psem w Nowym Sączu. I Cristiano Ronaldo w waszych komputerach. To jest SK Info. SK Info. Piotrek Bukowski, zaczynamy SK Info. Na początek jednak Akademia Policyjna ze Szczecina. Czyli ponad 20 mundurowych na środku skrzyżowania. To nie zmasowane kontrole, tylko pokaz umiejętności policjantów drogówki. Tylko część konkursu na najlepszego policjanta, ale jedna z ważniejszych. Mundurowi musieli pokazać, że po środku ruchliwego skrzyżowania płuca wyplują, ale głowy nie stracą. Patrzycie też na technikę, czyli bardziej tanecznie się porusza, czy jak to wygląda? No właśnie tak, dokładnie. I my tutaj sprawdzamy właśnie tą poprawność. Między innymi oczywiście tą grację i poruszanie się po skrzyżowaniu. Oprócz tego oczywiście cała sztuka podawania tych sygnałów zgodnie z rozporządzeniem. A na najlepszych czekała nagroda. Zostali skierowani wprost do finału ogólnopolskiego konkursu policjanta ruchu drogowego. SK Info. A teraz w SK Info hollywoodzki sposób na walkę o kandydatów do szkoły. Uczniowie liceum nr 3 w Poznaniu nagrali swoją wersję musicalu La La Land. Śpiewająco i tanecznym krokiem zapraszają do swojej szkoły. Dla tych, którzy nie wiedzą, co jest grane, to coś w stylu reklamy. Od początku do końca była autorskim pomysłem uczniów. Ponad 100 osób nad filmem pracowało przez kilka miesięcy i tylko po lekcjach. Praca była bardzo intensywna. Codziennie przez 3 miesiące od początku marca trwały próby. I w taki sposób trzecie LO w Poznaniu przebojem wdarło się na rynek szkół średnich. Kulturalny odlot przeżyli mieszkańcy Łomży przez 4 dni. To miasto było teatralną stolicą Polski. Za nami Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Do Łomży przyjechało 14 teatrów z 11 krajów. Było też coś dla dzieci, m.in. baśniowa podróż klaunów Teatru Kubika. I tak już od 30 lat Walizka otwiera się na ludzi na ulicy. SK Info. Mielno niszczy każdego. Twierdził swego czasu pewien gość na YouTubie. Teraz w SK Info mamy dowody na to, że Mielno potrafi ratować życie. Przynajmniej czworonogów. Dwaj harcerze z Bydgoszczy postanowili wyruszyć na wyprawę do Mielna, żeby ratować zwierzaki. Panowie do pokonania mają ponad 200 km. Samochodem to zaledwie 3 godziny jazdy. Na piechotę nawet 7 dni marszu. Ale harcerze robią to w szczytnym celu. Celem naszej wyprawy jest pomoc bezdomniakom, czyli zwierzaczkom, które są drobniejsze, mają mniej siły i generalnie my jako ludzie możemy naprawdę im bardzo pomóc. Nocować zamierzają w namiocie, ale jeżeli nadarzy się okazja, chętnie przenocują też u kogoś w domu. Po drodze będą sprzedawać kartki. To cegiełki dla jednego z azylii dla zwierząt. Psy od teraz mają łatwiej w Nowym Sączu. To chyba najbardziej przyjazne dla nich miasto w Polsce. Jest tam już ponad 50 miejsc, do których bez problemu wejdziecie ze swoim czworonogiem. A wszystko zaczęło się od prostego pomysłu. Wszystko się zaczęło od spacerów na wałach i spotkania po drodze wielu ludzi, którzy mówią, że chętnie by gdzieś wyszli z psem, nie tylko na wały, ale także na miasto i chętnie by także napili się kawy. I stąd zaczęliśmy szukać miejsc, gdzie możemy wstąpić z psem na chwilę, usiąść spokojnie, nie martwiąc się, że nas ktoś przegoni. Każdy z punktów, który dołączył do akcji, dostaje specjalną naklejkę informującą o tym, że psy są tutaj mile widziane. Jak widać, pomysł się sprawdził. Pieskie życie nabiera zupełnie nowego znaczenia. SK Info. Teraz w SK Info czas na świat gier komputerowych. Najnowszą FIFA 18 widział Damian Wilczyński. EA Sports pochwaliło się nową okładką FIFA 18, na której pojawi się... Któż mógłby być to inny, jeśli nie ostatni zdobywca złotej piłki FIFA, strzelec dwóch bramek w ostatnim finale Ligi Mistrzów i zdobywca ostatniego Oscara za najlepszą grę aktorską podczas upadku na murawę. Panie i panowie, Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, dane na temat przyspieszenia, rytmu biegu, umiejętności i techniki strzelania Cristiano Ronaldo zostały zarejestrowane podczas sesji treningowej przez studio EA Capture w Madrycie. Mają gwarantować one autentyczne odtwarzanie jego podobieństw i osobowości w FIFA 18. SK Info.
Cały najnowszy odcinek programu Będę Grał w Grę znajdziecie na kanale SK Info na YouTubie. A serwis SK Info kończymy sucharem. Przed Wami nie byle kto, reprezentant Polski Artur Jędrzejczyk i suchar informatyczny. Co mówi informatyk po ślubie? Pobieranie zakończone. Co? No to kończymy i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.